Siemanko wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was wszystkich bardzo przeserdecznie w tej wspaniałej gierce, która jest Spyro Season of Ice i dosłownie hatfu na tę gierkę. Ale dobra, koniec żartów. W poprzednim odcinku, czyli w pierwszym odcinku, poznaliśmy fabułę tej wspaniałej produkcji i dowiedzieliśmy się, że jest taki ktoś jak Grendor. Chciał on, że tak powiem, przyszpanować swoimi czarami, ponieważ wiecie, on potrafi rzucać czary. No i postanowił wykraść Biance swoje... jej książkę. I co się okazało, to to, że po prostu przypadkowo zaczarował sam siebie, przez co wyrosła mu druga głowa. Głowa o koloru czerwonym. I ta głowa chce po prostu unicestwić wszystkich w świecie Spyro z jakiegoś tam powodu i wszystkie wróżki, ponieważ no chce zawładnąć światem. Plus został Grendor sam z siebie oszpecony, przez co no sami zresztą wiemy, gdzie teraz jesteśmy i jakie mamy zadanie, czyli uratować wszystkie 100 wróżek. W czym ostatnia to jest najprawdopodobniej Zoe, albo Zoe. Ale cóż, robimy Winter Fairy Home, tak jak już wspominałem na początku, bądź też i nie. Tak więc tak, Winter Fairy Home to jest marna kopia Winter Tundry ze Spyro 2. I wiem, że za to zdanie w tym momencie mogę zostać postrzelony, ponieważ nie powinienem porównywać tak wspaniałej gierki do tak wspaniałego shitu. Ja wiem, ludzie, że was może to denerwować i tak dalej, ale ja się staram jak tylko potrafię, ale no szkurde, ja nie wiem, jak ja mam inaczej ocenić tę gierkę. Ja staram się jak mogę nie obrażać tej gierki na każdym kroku, ale to jest po prostu silniejsze ode mnie. Bez kitu, to jest po prostu silniejsze ode mnie, ale będę starał się już tej gry tak mocno nie obrażać, żeby nie było, że zaraz znowu wyleje się na mnie jakaś fala hejtu czy coś w ten deseń. Tak więc tak, Winter Fairy Home, bo tak ten świat się nazywa, jak słyszycie, ma muzykę z menu głównego w Spyro Season of Ice. I uratowaliśmy Christy, 28 wróżkę na 100. Tak więc jej, mamy jeszcze połowę drogi ze sobą, tak wiecie, połowa w cudzysłowiu. Tutaj jest Bianka, która oczywiście nam mówi standardowo, że musimy uratować wszystkie wróżki, żeby ten portal się nam odblokował. A tu zaraz będzie Moneybugs, który oczywiście za każdym krokiem będzie próbował, albo nie za każdym, a raczej na każdym kroku, ponieważ pomidor poprawna polszczyzna górą. Oh yes. Stał tutaj sobie Moneybugs, który na każdym kroku będzie próbował przekupić Spyro, żeby wiecie, ten oddał mu, nie wiem, z 300, 200, 500, 600, 900 klejnotów, by tylko wejść do poziomu Sparksa i wiecie, oczyścić tam teren. Uratowaliśmy Fionę ze Shreka. Ojejku, Fiona, co ty tutaj robisz? Nie powinnaś pilnować bagna ze swoim Shrekiem? No szkurde. A tutaj przed chwilą uratowaliśmy Britney, oczywiście nie Spears, bo nie jest to ta znana nam wszystkim wokalistka, która ma na swoim koncie sporo fajnych nutek. I żeby nie było, nie był to żaden desynch audio, tylko po prostu piłem sobie Pepsi zimne z lodówki, polecam bardzo serdecznie i z lodem dodatkowo. Żeby wiecie, tak troszeczkę no mieć co do popicia, żeby nie zaschło mi w gardle w połowie tego oto już wspaniałego let's playu. Z całego szacunku, może nie z całego szacunku, bo znowu oczywiście musiałem coś źle podkreślić, Jezus Maria, co jest ze mną dzisiaj nie tak? Tak czy siak, mamy już 100% Winter Fairy Home, ponieważ uratowaliśmy wszystkie wróżki oraz zebraliśmy wszystkie klejnoty. Tak czy siak, rozpoczynamy pierwszy poziom, jakim jest Hummingbird Fort. I co to jest za poziom? Jest to poziom w dżungli. Nasze zadanie w tym otóż poziomie jest następujące. Musimy uratować, z tego co dobrze pamiętam, 5 bądź też 6 tych takich ptaków. Zresztą gospodarz tego poziomu to właśnie jest taki ptaszek. Oraz rozpalić te ogniska z tych drewienek, z tych drzewek. No i co jeszcze jest naszym kolejnym zadaniem? Z tego co pamiętam, to chyba unicestwić wszystkich rajnoków, o właśnie tych przede wszystkim, co w nas strzelają. Oczywiście typ strzelających rajnoków będzie pojawiał się teraz od tego momentu coraz to częściej w różnych poziomach.
ale nic tak bardzo mnie nie triggeruje jak świat numer 3, ale o świecie numer 3 w następnym odcinku. Swoją drogą, bardzo wam wszystkim widzom dziękuję za to, że uwielbiacie, jak ja w tym momencie otóż cierpię, ponieważ zapytałem się grzecznie, czy chcielibyście, żeby ostatni odcinek ze Spyro był jako livestream z moim dobrym ziomusiem, bratem, przyjacielem, Pikselem. No ale oczywiście nikt nie chciał, bo woleliście, żeby skończ tę serię na odcinkach, jak żeś już zaczął i nie kombinuj. Ja wiem, ludzie, że wy tak naprawdę mnie nie lubicie i lubicie, jak ja cierpię w tych post-komentarach i live-komentarach. Ja to wiem, ja was przejrzałem. Prawda wyszła na jaw. I uratowaliśmy Samantę, ale tak czy siak prawda wyszła na jaw. O Jezu, ja za to będę znienawidzony do końca swoich dni. Tak czy siak, jeżeli chodzi o poziom sam w sobie, jak ja mogę go ocenić? Muzykę ma nawet spoko. Klimat też jest nawet okej. Aczkolwiek bardzo oczywiście będę narzekał na kamerę izometryczną, która jest w calusieńkiej grze, bo ja uważam, że Spyro nie jest, że tak powiem, stworzone do takich eksperymentów społecznych. Swoją drogą, chcę bardzo serdecznie podziękować mojemu grafikowi Andrze za zrobienie tych miniaturek do Spyro. Mam nadzieję, że jeżeli to oglądasz, to no cóż, najszczersze gratulacje, bo bardzo mi się podoba twoja praca, Andrze, i polecam ogólnie obczaić sobie kanał Andrze. Mimo że robi on często szoty i przeróbki, to jednak polecam sobie zobaczyć, bo można się naprawdę pośmiać. Ej, dobra, tutaj był edyt, bo postanowiłem wyedytować tutaj parę ścieżek, bo myślę, że nie chcecie patrzeć, jak Spyro z poziomu, może z sekcji na sekcję się po prostu gubi, bo nie będę ukrywał, ale właśnie od drugiego świata rozpoczynamy swego rodzaju pseudo-labirynt. Może to nie jest taki labirynt, jak widać na ekranie, ale można zobaczyć, że będę podczas gameplay się bardzo mocno gubił i to bardzo, ale to bardzo mocniutko. I uratowałeś mi Julie. Julie? Juliet, kurde. Jakby to była ta ze Spyro dwójeczki. Oczywiście tam jest kolejna platforma, my ją póki co sobie ominiemy. I z góry przepraszam, jeżeli w tle słyszycie papugę, ale ja już to tłumaczyłem niejednokrotnie. Ale do mojej koleżanki, do mojej siostry przyjechała, że tak powiem, koleżanka i zostawiła papugę, bo wyjechała. Tak więc, no, musimy się zajmować tą papugą. I uwierzcie mi, że ona jest tak mocno triggerująca, że... Swoją drogą! Wczoraj zrobiłem vloga, bo wczoraj wrzuciłem 12 dokładnie sierpnia. Najprawdopodobniej wy będziecie to widzieli dzień później, ten odcinek ze Spyro. Mam taką przynajmniej nadzieję, chociaż jestem dobrej myśli, że tak. Wrzuciłem vloga odnośnie tego, że kupiłem Sonic Mania Plus. I najprawdopodobniej z Sonic Mania Plus będziecie widzieć livestreamy, jak i let's play. Tak więc szykujcie się, łehehe. No ale dobra, zdobyliśmy sobie kluczyk i po tych drewnianych platformach dostaliśmy się tutaj. Jak widzicie, była tutaj ta skrzyneczka. I swoją drogą nie muszę chyba po raz kolejny komentować i roastować się z powodu tego, że może nie roastować siebie, ale raczej tą skrzynkę. No, że po prostu, no kurde, jednak w Season of Flame się lepiej postarali, jeżeli chodzi o animację niszczenia. I ja wiem, że powiecie, ale to tylko głupia animacja, dlaczego ty się przypierdzielasz? Bo jest to jednak taki, powiedzmy, mały szkopuł, który jednak, no nie powiem, że nie, ale cieszy oko. Ucho może niekoniecznie, ale oko. No. Ta muzyka ogólnie co leci, nie muszę chyba przypominać, że większość soundtracków się powtarza w poziomach lotniczych, aka Speedwayach. Nie wiem, czemu ciągle mam w głowie poziomy lotnicze, pewnie przez Spyro 1, bo ostatnio zbyt mocno zagrywam się w Spyro 1. Ach. Ale dobra, nie będę starał się, że tak powiem, nie wyzywać Season of Ice w Let's Play, bo wiem, że niektórym może to przeszkadzać i mała poprawka od poprzedniego odcinka. Nie chcę, byście odbierali moich słów bardzo źle, bo ja wiem, że w odcinku bardzo źle się wyraziłem, w pierwszym zwłaszcza, bo w sumie jest jedyny odcinek ze Spyro Season of Ice. Na chwilę obecną rzecz jasna, ponieważ jeszcze tego nie wrzuciłem na kanał. Ale chcę przeprosić wszystkich, którym moje słowa mogły zabrzmieć jak takie typowe narzucanie. O co chodzi z narzucaniem? Już mówię i objaśniam. Chodzi tutaj o to, że ja w tym let's playu na samym początku podkreśliłem, że
no lepiej nie grajcie w tę grę, ponieważ coś tam i mogło to zabrzmieć jak takie trochę typowe narzucanie swojej opinii. I ja tutaj w tym momencie rozumiem swój błąd i składam najszczersze przeprosiny, nie tylko przeprosiny do wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni. Tak więc o co chodzi pewnie powiecie do mnie? No otóż to, że ja w pierwszym odcinku dosyć mocno, że tak powiem, plułem jadem co do tej gierki i mówiłem, że nie macie w tą grę grać i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam szczerze jedno. Jeżeli tak naprawdę bardzo chcecie się przekonać, jak ta gra, moim zdaniem, oczywiście pamiętacie, jeszcze również podkreślę jedną rzecz, że to, że ja wyrażam swoją opinię i swoje zdanie, nie oznacza, że wy musicie podzielać moje zdanie. Możecie mieć równie dobrze odmienne zdanie i ja za to was jak najbardziej nie będę hejtował, ponieważ złotym moim zdaniem środkiem, bądź też i myślą jest to, że każdy powinien mieć swoje zdanie na dany temat i nie powinien sugerować się takim kimś jak załóżmy ja czy ktokolwiek. Tak więc moja tak jakby złota myśl jest taka, że bardzo fajnie byłoby, gdybyście sami sobie zagrali w tę gierkę, sami ocenili i sami powiedzieli, czy jest ona warta uwagi, czy też i nie. Moim skromnym zdaniem nie jest warta uwagi, ale wiadomo, znajdą się osoby, które mogą faktycznie lubić Season of Ice lub też sezon lodu, sezon lodowy, albo lód sezon, albo sezon of lód, nie wiem jak chcecie sobie nazwać tę gierkę. Oczywiście to teraz tak trochę głupa jaram, no ale wiecie o co chodzi. Takie są efekty Pepsi i to zimnej, z lodówki z lodem. I uratowaliśmy Coco, ale nie Bandicoot. A wielka szkoda. Przynajmniej Coco by, nie wiem, dała plaskacza od razu Spyro za to, że musi brać udział w tak paskudnej gierce, jaka jest Season of Ice. Dobra, podchodzimy teraz do Moneybugsa, płacimy mu 600 klejnotów i rozpoczynamy poziom Sparksa. I ta muzyka, która teraz leci, będzie jeszcze leciała w jednym poziomie w tym otóż świecie, tak więc jeżeli jesteście przygotowani na ten tak zwany roller coaster, to cieszę się niezmiernie i to się bardzo cieszę. No ale dobra, na czym poziom polega? No to jest taki sam poziom jak każdy inny poziom, jeżeli chodzi o odnośnie poziomów z mrówkami, ponieważ mrówki to, jak widać, no cóż, Universal Interactive Studio wraz z Digital Eclipse chyba brakowało pieniędzy lub też budżetu na to, żeby zainwestować w większą ilość wrogów. Swoją drogą, to właśnie ten odcinek jest jakby ostatnim odcinkiem przed widzami na muszce, tak więc jeżeli macie ciekawe sugestie, bądź też komentarz lub trzy jakieś pytanka, ponieważ limit jest do 3 pytań i 3 użytkowników na odcinek, to śmiało zapraszam do zadawania pod tym otóż odcinkiem, ewentualnie pod odcinkiem pierwszym. Ponieważ od odcinka trzeciego rozpoczynam widzów na muszce, czyli tak zwaną serię, gdzie czytam wasze komentarze, opinie, sugestie, pytania, czy cokolwiek tam chcecie. Ale limit jest oczywiście do jakby takich 3 podpunkcików, ponieważ nie chciałbym zabrać jakby czas jednemu użytkownikowi przez calusieńki odcinek. Poziom, który aktualnie robimy, to Wasp City. Tak bardzo oryginalna nazwa, Wasp City. No i jedyna informacja o tym poziomie jest taka, że ratujemy w tym poziomie Judy, czyli tą wróżkę. I mamy do zebrania 200 klejnotów. Swoją drogą, z tego co pamiętam, w tym poziomie jest pewien bug, który mi się wydarzył, a mianowicie to, że zabiłem bossa, ale musiałem się wrócić, bo niestety coś się zbugowało i wróżki nie uratowałem. Jak sami zresztą widzicie, wróżki nie było i dopiero teraz jest, bo ponieważ musiałem do tego poziomu wrócić. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o Wasp City. Wasp City? Wasp? Nie wiem jak szczerze na to powiedzieć. Tak czy siak, walić ten poziom standardowo i czas na Ice Age Speedway, czyli epoka lodowcowa Speedway. Mówiąc o epoce lodowcowej, bardzo szanuję epokę lodowcową. I tutaj jak widzicie musiałem parę razy zacząć od nowa, ponieważ no niestety, ale były problemy, że tak powiem, ze zdobyciem klejnotów. Tak czy siak, kurde, mówię, ta nazwa, którą przed chwilą przeczytałem, czyli Ice Age Speedway, jest bardzo, bardzo, bardzo spoko. Aczkolwiek jako Speedway nie lubię tego Speedwaya i to z całym szacunkiem bardzo go nie lubię. Ponieważ końcówka tego Speedwayu i ogólnie ten Speedway rozpoczyna najgorsze Speedwaye w calusieńkiej gierce. I to mówię bez żadnej kapy, naprawdę. Od tego właśnie Speedwaya
rozpoczynają się najgorsze speedwaye w całej gierce. Bo świat trzeci również ma głupi speedway, a ostatni to jest totalne przegięcie pały. Ale scenaria muszę przyznać, że jest bardzo spoko. Te góry tam na wprost są bardzo okej. Muzyka, która leci w tle, może być. I oczywiście standardowy przelot nad pierścieniami. Coś mi kurde śmierdzi nawiązaniem do Supermana 64 i innych postaci, które musiały przelatywać przez okręgi, nie licząc oczywiście Harry'ego Pottera. No i pokonaliśmy tych dwóch, śnieżne rozgwiazdy, nie wiem w ogóle co to są za stwory. Dziwne dla mnie to jest, i śnieżne rozgwiazdy to jest na pewno bardzo złe określenie. Ale no nie jestem w stanie ich, że tak powiem, w jakiś tam magiczny sposób nazwać. Czas na Panda Gardens. Jest to oczywiście, że tak powiem, muzyka z tego poziomu Sparksowego. No i cóż, na czym polega Panda Gardens, a nie Parda? Wybaczcie. Panda Gardens będzie polegała na tym, że jest to klimat taki chiński strasznie. Coś mi troszeczkę przypomina to poziom w Spyro Trójce. No i tyle. Są to jakby chińskie klimaty i te chińskie klimaty właśnie były na początku w Spyro Trójce, a teraz zostały przeniesione w kamerę izometryczną w Spyro Season of Ice, albo Wise, albo Dice, albo nie wiem co, jak chcecie sobie tą grę nazwać. Jeżeli chodzi o grafikę, podoba mi się jak najbardziej, bo tutaj są jakby te drzewka bonsai, banzai, nie wiem jak one się tam nazywają, z takimi różowymi liśćmi. Również, co my tutaj mamy, to rajnoki, którzy przebierają się za właśnie takich, nie wiem, chińskich wojowników, bądź też japońskich. Właściwie to nie wiem, czy to jest bardziej takie chińskie budowle, czy japońskie. Jeżeli ktoś jest obeznany, to śmiało napiszcie w komentarzach, bo ja to średnio się znam na popkulturze japońskiej, tym bardziej chińskiej. Wiem tylko, że coś takiego jak drzewka bonsai istnieje, no i yin-yangi i tak dalej. To ja wiem, że to istnieje. Ale dobra, zadanie w tym poziomie to oczywiście jest takie. Musimy oczywiście spłonąć żywcem tego ziomka, który trzyma ten wielki kryształ z zamrożoną wróżką. Ponadto jeszcze musimy zapalić te takie lampy. Z tego co wiem, jeszcze po drodze musimy zabić wszystkie rajnoki i coś jeszcze chyba było co do tego poziomu. Aha, ta waza z znakiem zapytania, ponieważ no oczywiście musieli jeszcze jedną głupią rzecz wprowadzić do Spyro Season of Ice, czyli tą pierdzieloną wazę, którą trzeba szukać przez połowę poziomu. Nie pozdrawiam. Tak samo jak nie pozdrawiam tego rajnoka, który przed chwilą spowodował, że Spyro się utopił w tej otóż rzece. Mamy już 2000 klejnotów, z tego co wiem total tych klejnotów w calusieńkiej grze to jest 7500 bodajże, czy coś takiego. Chyba tak. Ale powiem wam szczerze, że no mówię, jestem niepocieszony faktem, ponieważ mam już zmontowany calusieńki trzeci odcinek. Wczoraj go w nocy nagrywałem o pierwszej, czyli 12 sierpnia rzecz jasna. No i być może, możliwe, że go dzisiaj skomentuję i odpowiem na pytania Mateo Gaming. Aczkolwiek wiecie co, chyba tego jednak nie zrobię, ponieważ jestem ciekaw, czy wykażecie się w odcinku drugim, jeżeli chodzi o widzów na muszce. Jeżeli nie, no to widzowie na muszce oficjalnie będą przyjęci przez Mateo Gaming XD. Oczywiście to są takie żarty, żarciki, wiecie jaki ja jestem, ja to lubię prankować. Prankster, wichajster, że tak powiem, jak to lubi też mówić na mnie Akuro Blade. Pozdrawiam cię serdecznie. No i tyle. Ogólnie powiem wam szczerze, że wczoraj sobie, tak troszeczkę off-topując, bo nie chcę też, żeby były jakieś pauzy, kurde, nie wiem, żebym nic nie mówił przez jakiś czas. Wolę jednak, wiecie, mówić teraz i opowiadać wam trochę, jak wczoraj sobie spędziłem moje, powiedzmy, takie dwudniowe wakacje. Znaczy, no to jest takie w cudzysłowie, bo wakacje wciąż mam, ale taki jakby troszeczkę odpoczynek, bo w piątek wieczorem wyjechałem sobie do babci i pojechałem sobie z nią, że tak powiem, spędzić czas, no bo wiadomo, no kurde, trzeba też z rodziną spędzić czas. Pograłem sobie trochę w Chińczyka, powiem szczerze, że ograłem babcię oczywiście wczoraj, bo wczoraj jakby wracałem już, bo przedwczoraj, no niestety, dałem dupy po całości. Babcia mnie ogrywała na każdy możliwy sposób w Chińczyka.
No cóż, każdy ma lepsze i gorsze dni. Przedwczoraj jeszcze rozpadało się i w trakcie, kiedy padało, to ja postanowiłem udać się do MediaMarktu, kupić sobie Sonic Mania Plus, żeby w końcu zabrać się za Let's Play, jak i live streamy. Bo tak, mam zamiar na Team Pomidor zrobić live stream z Spyro, tak, oczywiście, ze Spyro. Ja chciałem zrobić ostatni odcinek, aka ostatni świat na streamach, no ale niestety ludzie mnie bardzo nie lubią i chcą, żebym zrobił to na odcinku, jak zrobiłem, tak więc no cóż, wy macie siłę przebicia, tak więc będą z tego odcinki, chcąc, nie chcąc. Bardzo cię przepraszam, Pixel, no niestety, ewentualnie byś mógł wystąpić w ostatnim odcinku, jeżeli będziesz chciał. Oczywiście, jeżeli Pixel się zadeklaruje, to spoko. Mamy 41 wróżek uratowanych i to nie jest jeszcze połowa. I tutaj był kolejny edyt, ponieważ wiadomo, muszę się dostać do pewnych miejsc. I tak, dla tych, którym będzie przeszkadzało, dlaczego ja od czasu do czasu tak edytuję dosyć mocno, to już od razu wam wyjaśnię. Zrobiłem to dlatego, ponieważ chyba nie chcecie oglądać, jak Spyro się gubi w poziomach. Zresztą ja to już tłumaczyłem jeszcze w tym odcinku niedawno, ale wolę to jednak drugi raz wytłumaczyć dla osób, co będą się spinały, że ty ciągle edytujesz. No dobra, ale wolicie oglądać, jak ja ciągle save state'uję albo load state'uję, ponieważ tak, przyznam się z ręką na sercu, teraz w tym momencie, mimo że nie widzicie kamerki, to trzymam rękę na sercu i obwieszczam wam, że ja w tej gierce load state'owałem i save state'owałem również. A dlaczego? Ponieważ chciałem sobie zaoszczędzić czasu wam i sobie nerwów chciałem zaoszczędzić, ponieważ każdy, kto zna mnie dosyć długo, w tym wypadku w sumie Pixel, to wie, że ja rozpocząłem jakby mocną krucjatę co do tej gierki, jeżeli chodzi właśnie o cierpliwość, i moja cierpliwość w pewnym momencie dobiega końca, jeżeli chodzi o tę gierkę. Tak więc no wolę sobie i wam zaoszczędzić nerwów, dlatego też są tutaj edyty i tak dalej. Więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, a wręcz przeciwnie, czujecie satysfakcję, bo tak czy siak odcinki trwają po 30 minut, a gdyby nie to, że robię load state'y i save state'y, to powiem szczerze, że odcinki miałyby po 40 minut, a dla mnie, jako osoby, która w tym momencie to ogląda na podglądzie w Sony Vegasie i komentuje, no to mogę tylko co jedynie powiedzieć, że no nie byłoby to zbyt fajne i wręcz przeciwnie, byłbym bardzo mocno zdenerwowany. Tak byłbym podenerwowany, że najprawdopodobniej bym doprowadził do kasacji tego let's playa na tym otóż moim kanale zwanym pomidorowy.pl, na tej oto stronce zwanej YouTube. Dziękuję za tą wspaniałą przemowę. No troszeczkę się rozgadałem, nie powiem, że nie. Aczkolwiek co jeszcze mógłbym poruszyć? Będę starał się również w odcinkach mniej przeklinać. Pomidor, co się stało? Dlaczego ty taką zmianę? Przecież ty zawsze wyrażałeś swoją, znaczy tak w cudzysłowie swoją opinię, bo w sumie z drugiej strony to klnąłem jak szewc, bo wiadomo, to też były emocje, ale dlaczego ty nie chcesz teraz przeklinać? Ponieważ troszeczkę taka, powiedzmy, mała pogadanka będzie na ten temat. YouTube wprowadził pewne zmiany w swoim systemie, mianowicie takie, że za przeklinanie czy coś takiego, to twój kanał może stać się z miejsca jakby plus 16, plus 18, czy tam, nie wiem jak to się mówi potocznie. Tak czy siak, no twój kanał może mieć ograniczone przez to zasięgi, a ja tego bardzo bym nie chciał, bo nie będę tego ukrywał, ale chcę trafiać do jak najszerszej widowni w pewien sposób tym, co robię, bo chyba nie robimy tego dla siebie, tylko też tą jakby pasją chcemy trafić też do większej ilości osób, czyż nie? No głupio byłoby, gdybym robił to dla siebie bardziej, bo gdybym robił to stricte dla siebie, no to wiadomo, że raczej nie robił tego bym na publiku, tylko bym to robił na prywacie. Czyli wiecie, zamiast na publiczny, to dawałbym sobie na prywatny i sam sobie bym siebie oglądał. A jako że chciałbym, żeby mój kanał w pewien sposób trafiał jeszcze do szerszej publiki, no to niestety trzeba wprowadzić drastyczne zmiany. Bardzo mi jest z tego powodu głupio i jestem, nie powiem, no jestem zły, jeżeli chodzi o to, bo jest to troszeczkę takie cenzurowanie w
pewien sposób, że hej, nie możesz powiedzieć słowa na K, P, J, C, czy tam nie wiem co, bo zaraz będziesz, że tak powiem, ograniczany w tym, co robisz i będziesz prawie, że w ogóle niewyszukiwalny, bo YouTube cię zakopie w takiej, nie wiem, kopalni YouTube'owej, właściwie w takim wykopalisku albo w kamieniołomie YouTube'owym. I tak będę sobie siedział tam na dnie i wiecie, i do nikogo nie trafię, bo hej, bo będę stał w miejscu, jak to każdy by powiedział. Dlatego muszę niestety spauzować coś, co mi się bardzo nie podoba, ponieważ to jest troszeczkę takie na siłę muszę pokazywać kogoś troszeczkę kim nie jestem. Znaczy, to nie jest tak, że wow, teraz będę udawał kogoś kim nie jestem. W ogóle przegadałem cały poziom Panda Gardens, no ale no cóż, co ja bym mógł komentować w Panda Gardens, skoro sami widzieliście co się działo. Po prostu to, co wam wcześniej wytłumaczyłem, jakie są zadania, no to wam wytłumaczyłem. Tutaj by the way jest profesor, który oczywiście bardzo chce, żebyśmy zapylili pszczoły, coś takiego, i żebyśmy ogólnie oczyścili tereny, bo on będzie chciał wyruszyć swoją rakietą do poziomu jakiegoś tam. Z tego co pamiętam, to w trzecim świecie on był. I tak, był w trzecim świecie, bo w sumie to nawet nagrywałem przecież w nocy. Ale cóż, czas na Honey Marsh. Jak słyszycie, muzyka leci z pierwszego poziomu, czyli Ant Farm. I to był poziom Sparksa, ten pierwszy, dlatego tak powiedziałem pierwszy poziom. I już komentowałem właściwie soundtrack, że jest nawet cool. Sceneria, no cóż, po raz pierwszy widzę, żeby Spyro odgrywał jakby rolę, w sensie poziom Spyro odgrywał rolę w ulu pszczelnym albo osowym, bo nie wiem, szczerze, to są osy czy pszczoły. Tak bardzo mi z jednej strony przypominają rajnoki w ciele takiej osy, z drugiej strony natomiast przypomina mi to zwykłą pszczołę, no ale co ja tam wiem na ten temat. Tak czy siak, to co już powiedziałem, to zadanie będzie polegało, żeby unicestwić duże osy. Będziemy musieli spalić te wszystkie kwiatki oraz zapylić kwiatki, bo z jakiegoś tam powodu profesor nie będzie mógł się swoją machiną dostać do następnego poziomu, co jest dziwne moim zdaniem. Oczywiście weźmiemy kluczyk, który zniszczy, że tak powiem, a raczej otworzy skrzynkę, która tam jest zamknięta, wiecie, w tym poziomie. No i to tyle właściwie. To jest całe zadanie na ten otóż poziom. Jedyne co to mogę powiedzieć, że standardowo kamera izometryczna bardzo psuje tę grę, ale nie chcę ciągle robić wywodów na temat tej kamery ani żadnej krucjaty, dlatego wrócę do tematu, który omawiałem, zanim zacząłem komentować to, co się aktualnie dzieje w tym otóż poziomie. Tak więc, no i wracając, to nie chodzi o to, że ja teraz będę udawał kogoś, kim nie jestem. Broń Boże, nie chcę tego powiedzieć, ponieważ uważam, że jakoś tak zbytnio się nie zmieniłem na tym YouTubie, szczerze powiedziawszy. Aczkolwiek, no, trochę to blokuje, dlatego że ja lubię często poprzez troszeczkę ostrzejsze słowa, tutaj wstaw nazwę wulgaryzm, mimo że ja nie lubię tak ostro przeklinać, to czasami jak coś mnie sprowokuje, no to wiadomo, że po pewnym czasie no rzuci się łaciną i to jest normalne. A YouTube robi z tego troszeczkę sensację XXI wieku, że robisz, demoralizujesz młodzież, będziesz ograniczany na YouTubie. To jest troszeczkę takie moim zdaniem mech. I to jest moje skromne zdanie, nie musicie się ze mną zgadzać, możecie równie dobrze powiedzieć, że za wulgaryzmy jesteś brzydki, fuj, niedobry, jaki dajesz przykład ludziom i YouTube ma rację. No dobrze. Ale jest jedno ale. Czy ja mam wpływ na to, kto mnie ogląda? Z jednej strony tak, mam wpływ, bo nagrywam bardzo kolorowe gierki, które lubią oglądać osoby młodsze, bądź też i nastolatkowie, bądź też i osoby troszeczkę starsze. Z drugiej strony zaś nie mam aż tak stuprocentowo wpływu na to, co się dzieje. Więc tak po części to jest plus minus, o tak to powiem, plus minus macie rację, plus minus mam rację i w sumie wszyscy powinniśmy żyć długo i szczęśliwie. Zresztą osobiście uważam, że ja szanuję, że tak powiem, waszą opinię, jeżeli się ze mną nie zgodzicie w tej kwestii, ja szanuję wręcz waszą, więc mam nadzieję, że wy uszanujecie też moją opozycję, bądź też i moje powiedzenie, co ja sądzę na ten temat. I hej, po raz kolejny przegadałem tutaj ten oto, że tak powiem, powiedzmy połowę poziomu, ponieważ już mamy połowę poziomu. Więc teraz zadanie będzie takie, tak jak już wspomniałem na początku, będziemy musieli ogniem potraktować ten duży ul, żeby potem tą pszczołę zaprowadzić do takiego wielkiego kwiatku, żeby ona mogła zapylić.
I hej, i to, że one będą zapylone, te kwiaty, to oznacza, że profesor będzie mógł ruszyć swoją maszyną. I w sumie, tak teraz, patrząc na to, jak profesor, że tak powiem, spoglądnął na to i jak chciał bardzo, żeby Spyro zapylił te kwiaty, to mam jedno takie osobiście, jedno wielkie wrażenie. A powiedzieć wam, jakie to jest? Wydaje mi się, że profesor zrobił to celowo, dlatego że obawia się, że gdy będzie próbował ruszyć teraz swoją maszyną, to te osy lub bądź też pszczoły, Bóg wie co to jest, będą chciały się rzucić na profesora, go urządlić i spowodować, że profesor spuchnie jak taka, nie wiem, śliwka, czy tam Bóg wie, znowu to powtarzam, czy tam nie wiem co, może jak taka typowa bulwa, jak kartofel, ziemniak czy cokolwiek. No i hej, profesor potem będzie obolały i Spyro, czemu tego nie zrobiłeś? Twoja wina. A i pozdrawiam przy okazji wszystkich, czyli dokładnie Joannę Whiterose. Pozdrawiam wszystkich, czyli April, Pixel, Super Sonic Fan i praktycznie cały czat, ponieważ ci co pamiętają, ostatnio, dokładnie z 3-4 dni temu robiłem streama, gdzie jakby ten odcinek montowałem na żywo, tak więc tak. Jesteście, że tak powiem, pozdrowieni wszyscy i hej, profesor jest szczęśliwy, odleciał swoją maszyną, teleportował się do następnego poziomu w trzecim świecie, a my uratowaliśmy Kristen. Dziwne imię dosyć, jak na wróżkę, ale to moje zdanie. I dlaczego tutaj był też edyt? O, znowu tutaj oczywiście muzyka zlagowała. Ponieważ to jest standard w Spyro Season of Ice, serio. Są często takie sekcje, gdzie sam soundtrack się laguje. A jak soundtrack się laguje, to również i poziom się laguje. A dlaczego był edyt? Już wam mówię i objaśniam, ponieważ do tamtego miejsca z tą dużą osą próbowałem się dostać z jakieś 10 razy. I gdzie tu są pogratulowania za to, że ja się tak poświęcam? Ale dobra, mamy 2489 klejnotów albo dżemów. I dla mnie to do teraz jest to dziwne, że... Oj, patrzcie, jak się wybiłem. No i tutaj mamy ostatni kwiatek, ale ja, jako że jestem sprytnym smokiem, a.k.a. jestem sprytnym Spyro, to postanawiam uratować wróżkę, oczyścić teren. Następnie, zdobywając 300 na 300 klejnotów, spalić kwiatek i dostać się, że tak powiem, na koniec poziomu, gdzie jest ostatnia wróżka i dzięki temu mamy 6 na 6 i poziom 100%owany. Tak więc tak, moi drodzy, 100%owaliśmy cały drugi świat, Winter Fairy Home jest 100%owane, Bianka jest z nas zadowolona, ponieważ uratowaliśmy wszystkie wróżki oraz zdobyliśmy wszystkie dżemy i czas na pierwszą konfrontację z Grendorem! Oh yeah! Dokładnie tak, rozpoczynamy poziom bez żadnej pokazówki ani nic. Po prostu wbijamy sobie tutaj i teraz Grendor będzie próbował do nas przemówić w taki sposób, że Spyro, widzę, że musisz uratować 100 wróżek, ale uratowałeś już połowę. Czyli oznacza to, że no, twoja podróż tutaj się kończy, inaczej jakby to powiedział ten, wiecie, ten ziomek z Kangur Kakao, ten taki, wiecie, ten brzydki, ten pierwszy boss. Na czym będzie Grendor polegał? Przede wszystkim on będzie próbował nas zgnieść swoimi wielkimi stopami, więc będziemy musieli uciekać przed nim jak najprędzej i on będzie w nas rzucał tymi ogniami, które go otaczają. A kiedy będzie moment, że będzie taka szparka pusta, to wtedy możemy go zaatakować wbiegając w niego i tyle, na tym polega boss. Ale muzyka, przyznam, że jest ok. Otoczenie również, ponieważ jest to jeden z nielicznych poziomów w serii, gdzie jest lawa właściwie, na dobrą sprawę. I za chwilę boss zostanie pokonany, ponieważ jest to ostatni boss ogólnie w całej grze. I jedyny boss, z którym walczymy, bo mini bossów w speedwayach i w poziomach Sparksa nie liczymy, ponieważ to nie są właściwie bossowie, tylko bardziej przeciwnicy. I to specjalni, specyficzni zrobieni dla tych poziomów. I uratowaliśmy lisę i od tego momentu mi się coś zbugowało, że tak powiem. Co jest bardzo dziwne. Bianka oczywiście tutaj mówi do Spyro, że nie mamy zbyt dużo czasu, więc musimy udać się do następnego świata zwanego Sunrise Fairy Home.
I tutaj nie wiedzieć czemu muzyka się zbagowała i się już nigdy nie włączyła. Hashtag bieda. Tylko u pomidora. Więc hej, jesteśmy w Sunrise Spring Fairy Home. Ale tutaj sobie zakończymy w Sunrise Fairy Home. Mam nadzieję, że wam let's play się podoba. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i że jestem informatywny. Tutaj był oczywiście pomidor.pl. Zapraszam nowych widzów do subskrypcji kanału. Mam nadzieję, że nie będziecie tego żałować. Oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkich materiałach, let's playach i nie tylko. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobał odcinek, to chciałbym, abyś zostawił łapkę w górę, bo wtedy to jest dla mnie znak, że odcinek jak najbardziej się przyjął i jak najbardziej fajnie się go oglądało. A my widzimy się w kolejnych odcinkach ze Spyro Season of Ice. Dokładnie jeszcze w dwóch. Tak więc trzymajcie się, na razie i cześć.